Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj znowu recenzja laptopa Lenovo Legion 5. Według mnie jedna z najbardziej udanych konstrukcji laptopów gamingowych na rynku, a dodatkowo będzie to Legion 5 Pro, czyli wersja jeszcze dodatkowo biała. Bardzo ciężko dostępna do zakupu, to swoją drogą, natomiast jeśli chodzi o design tego laptopa, to według mnie jest to najładniejszy w tym momencie laptop gamingowy na rynku. Zacznijmy może od ceny tego laptopa. Wariant, który trzymam ja do testów, jest w sklepach za około 6800 zł. Jest tutaj procesor 8-rdzeniowy Ryzen 5800H, no i też jest tutaj RTX 3060, jak to w Lenovo Legionach już przystało, 130 W TGP, czyli najwyższa moc tego wariantu karty graficznej na rynku. W standardzie też jest 16 GB RAM, taktowane 3200 MHz, no i opóźnienia CL22. Jeśli chodzi o testowanego dzisiaj Lenovo Legion 5 Pro, jest tutaj matryca bardzo zbliżona specyfikacjami do Legiona 7, którego testowałam na moim kanale parę tygodni temu. Matryca naprawdę robi robotę pod względem częstotliwości odświeżania, wysokiej rozdzielczości, pokrycia barw, no i też jest nawet tutaj Nvidia G-Sync, ale to za chwilę omówimy, a jeśli ktoś jest na przykład zainteresowany obejrzeniem oprócz Lenovo Legiona 5 Pro, i chcę zobaczyć jeszcze na przykład Lenovo Legiona 7, którego testowałam, to ten materiał też umieszczę w opisie pod tym materiałem. Tymczasem przejdźmy już do omówienia Lenovo Legion 5 Pro w wersji białej. Na sam początek może jakość wykonania. Klapa matrycy tutaj w wersji białej jest aluminiowa, natomiast już wnętrze, tutaj obudowa, jest to z tworzywa sztucznego, więc to zaznaczam. W Lenovo Legion 7 na przykład laptop jest w całości z aluminium. Tutaj w wersji białej 5 Pro jest, tutaj można powiedzieć, podział na oczywiście tworzywo sztuczne i metal, czyli pokrywa jest metalowa, tutaj mamy wnętrze laptopa z tworzywa sztucznego. No i jeśli chodzi też tutaj o właśnie porty zewnętrzne, jakie są w tym laptopie, to też widać, że tutaj obudowa jest z tworzywa sztucznego. Natomiast spód laptopa znowu jest wykonany z metalu. Na klapie matrycy jest podświetlane logo Lenovo. No i wygląda ono naprawdę fajnie, jednakże jeśli ktoś na przykład chciałby oszczędzać na baterii, oczywiście wyłączyć wszelkie podświetlenia, to też poprzez skrót klawiszowy jest taka możliwość. Omawiając porty i złącza w tym laptopie. Z lewej strony tego laptopa jest złącze na podłączenie słuchawek, z boku jest USB typu C. Natomiast idąc dalej, tutaj mamy jeszcze gniazdo do ładowania laptopa, znowu mamy port USB, HDMI, znowu kolejne dwa porty USB. To jest znowu USB typu C, więc w tym laptopie mamy dwa złącza USB typu C, no i standardowo gniazdo do podłączenia już internetu po kablu. Z prawej strony laptopa jest też standardowo kolejny port USB, no i też suwak. I do czego ten suwak służy? Większość z Was zapewne kojarzy takie sytuacje, kiedy ktoś naklejał na kamerkę w laptopie, na przykład jakąś naklejkę, żeby zwiększyć swoją prywatność. W Lenovo Legion 5 Pro jest tutaj taki suwak, który po prostu służy temu, żeby zwiększyć prywatność. W momencie, kiedy nie chcecie, żeby Wasza kamerka w ogóle przechwytywała obraz, żeby nie było takiej możliwości, no to wystarczy ten suwak przesunąć. Wtedy macie po prostu możliwość decydowania bez naklejania żadnych tutaj naklejek dodatkowych, czy ta kamerka ma po prostu działać, czy nie. W Legionie 5 Pro w wersji białej klawiatura jest podświetlana tylko na kolor niebieski. I w tej klawiaturze też jest możliwość za pomocą skrótu oczywiście klawiszowego FN i spacja można sterować pomiędzy dwoma poziomami jasności tej klawiatury lub te podświetlenie wyłączyć w ogóle. Klawiaturę Legion True Strike omawiałam podczas Lenovo Legiona 7 w poprzednich materiałach, ale tutaj dodam jeszcze raz, że są to miękko działające przełączniki, ale też czuć ten wyraźny klik. Klawiaturę też postanowiłam przetestować pod kątem wydajności, więc zrobiłam test N-Key Rollover, klikając jak tylko udało mi się wiele klawiszy naraz. I pod tym kątem udało mi się nawet kliknąć 18 klawiszy naraz w jednym momencie. Oznacza to nic innego jak to, że jeśli podczas grania będziecie wykonywać wiele kombinacji różnych klawiszowych, to wszystkie z nich zostaną zarejestrowane. Przechodzimy do omówienia matrycy, ponieważ na wstępie mówiłam i zapowiadałam, że matryca tutaj jest jednym z najlepszych elementów tego laptopa. Przede wszystkim w Lenovo Legion 7 też była topowa matryca, co podkreślałam, natomiast tutaj jest matryca o takich samych specyfikacjach. Czyli mamy tutaj wyższą rozdzielczość od standardowego Full HD, jest tutaj 2560 na 1600 i proporcje ekranu 16:10. Dodatkowo jest 100% pokrycia palety barw sRGB, jest HDR400. Oznacza to, że kolory w tym laptopie są żywe, są nasycone, jest dobry kontrast. No i tutaj jest pełna paleta pokrycia barw, więc też tutaj nikt na przykład też z grafików nie powinien narzekać na odwzorowanie barw w tym laptopie. No i też patrząc pod kątem graczy, matryca ma wysokie odświeżanie 165 Hz o czasie reakcji 3 ms, no i też jest Nvidia G-Sync pod gry. W Lenovo Legion 5 Pro jest to wariant karty graficznej RTX 3060 o najwyższym TGP, czyli 130 W, tak jak mówiłam na początku. Jeśli chodzi jednak tutaj o dysk, to miłe zaskoczenie, ponieważ dysk jest bardzo szybki. Tutaj jaki model sprawdziłam, jest to Hynixa, a jego wydajność jest porównywalna w benchmarkach do Samsunga Evo 970 Plus, czyli prędkości tutaj dochodzą od czytu do 3500 MB na sekundę, natomiast zapisu do 3000 około megabajtów na sekundę. Testując temperatury w Lenovo Legion 5 Pro zauważyłam, że są niemalże identyczne jak w Lenovo Legionie 7. A dlatego, że po prostu Lenovo zastosował ten sam układ chłodzenia, czyli nazywany przez Lenovo Cold Front 3.0. Zimne powietrze jest zaciągane od spodu laptopa, natomiast wydmuch ciepłego powietrza jest tutaj poprzez boki laptopa, ale także tutaj na tylnym panelu. Tak to działa, a jeśli chodzi o szczegółowe omówienie Cold Front 3.0, co to właściwie jest, to zapraszam do obejrzenia Lenovo Legion 7, którego już wcześniej omawiałam na kanale. W spoczynku laptop ma okolice 50 stopni na procesorze i jest praktycznie niesłyszalny, zwłaszcza jeśli ustawimy w Lenovo Vantage oprogramowanie, które jest dedykowane do tego laptopa, na tryb cichy pracy tego procesora. Wtedy nie ma żadnego problemu, taki laptop też można na przykład używać na studiach i nie obawiać się o hałas, jaki będzie z tego laptopa. Natomiast w momencie, kiedy maksymalnie obciążymy ten procesor, wszystkie jego rdzenie i wątki, to temperatury rosną w chwilę do 100 stopni. Najważniejszą jednak rzeczą podczas grania jest to, że nie ma throttlingu, czyli w momencie, kiedy odpalimy jakąkolwiek grę, to zauważyłam, że są okolice 87 stopni przy wysokim taktowaniu tego procesora, więc tutaj nie ma żadnych obaw, nie ma, że po prostu taktowanie może być rzucane podczas grania poprzez przegrzewanie się tego procesora. Cały czas jest wysoki zegar dochodzący do 4,1 GHz, natomiast jeśli chodzi o temperatury na karcie graficznej, to tutaj są okolice 80 stopni, oczywiście podczas maksymalnego obciążenia tej karty graficznej w grach. Jak mogę ocenić głośność, kulturę pracy tego laptopa? Podczas trybu cichego, kiedy są okolice 50 stopni na tym procesorze, gdzie jest oczywiście zrzucane taktowanie do około 1 GHz, to laptop jest naprawdę prawie niesłyszalny. Tutaj są okolice 30 dB, natomiast dużo głośniej jest w momencie podczas grania na trybie wydajnościowym w Lenovo Vantage. Tutaj ten hałas dochodzi do 55 dB. Prawdę mówiąc, jedną z najważniejszych rzeczy w tym laptopie jest oprogramowanie Lenovo Vantage, czyli oprogramowanie dedykowane do tego modelu laptopa. Z poziomu Lenovo Vantage można dokonać jednej kluczowej zmiany. Na przykład wyłączacie tryb hybrydowy, który omawiałam też podczas Lenovo Legiona 7. Oznacza to, że po prostu korzystamy cały czas z RTX-a 3060 bez jakichś tam obaw w ogóle o przełączanie kart graficznych i o zmniejszoną wydajność podczas grania. Dodatkowo w Lenovo Vantage można na przykład zmienić wspomaganie sieci, żeby po prostu ustawić priorytet dla sieci. Jest na przykład też autozamykanie, tryb hybrydowy, czyli ten przełącznik MUX, jest overdrive, czyli też jest ciekawa to funkcja, na przykład zmniejszenie czasu reakcji matrycy. Dodatkowo jest też tutaj w Lenovo Vantage blokada panelu dotykowego, na przykład szybkie ładowanie, czy włączanie bezpiecznego Wi-Fi. No i też dla fanów ustawienia makr na klawiaturze też Lenovo Vantage na to pozwala, czy na przykład zmiany ustawień dźwięku szczegółowe. Tutaj jest Nahimic, czyli zaawansowane ustawienia dźwięku pod komunikację, filmy czy gry. Lenovo Legion 5 Pro posiada funkcję, żebyście z poziomu na przykład skrótu klawiszowego FN i Q sterowali głośnością ustawionych wentylatorów w tym laptopie. Czyli możecie maksymalnie na przykład ustawić RPM pod głośność tego laptopa, pod większą wydajność chłodzenia lub na przykład ten laptop wyciszyć. Przechodzimy do wydajności tego laptopa już typowo w grach. Przetestowałam ten laptop w kilku tytułach, oczywiście na najwyższych ustawieniach graficznych dostępnych w każdej grze, no i na rozdzielczości 2560 na 1600. Wydajność tego laptopa w grze Overwatch na najwyższych ustawieniach graficznych, na rozdzielczości, o której już wspominałam przed chwilą, to około 130-140 fps. Temperatura karty graficznej RTX 3060 podczas grania na pełnym wykorzystaniu tej grafiki to najwyżej 79 stopni. Co do procesora, to temperatura waha się w okolicach 87 stopni przy wysokim taktowaniu 4,1 GHz. No i w tej kwestii nie zanotowałam problemów z throttlingiem, czyli przegrzewaniem się procesora i zrzucaniem zegarów podczas grania. No i jako klasyk oczywiście nie mogło zabraknąć CSGO jak zawsze. Jest to gra głównie procesorowa, ale w zależności od mapy są okolice od 180 fps do nawet 300 fps. No i wartość fps w CSGO mocno zależy też od liczby osób na serwerze oraz od mapy. Death Stranding, no i tą grę postanowiłam przetestować z wyłączonym DLSS oraz z włączonym, oczywiście na najwyższych ustawieniach graficznych. Z wyłączonym DLSS są okolice 80 fps, natomiast z włączonym jest około 40 fps więcej, czyli już okolice 120 fps. Co ciekawe i co zanotowałam w Death Stranding, to to, że na przykład karta graficzna boostowała do nawet ponad 1900 MHz. Ostatnia testowana dzisiaj gra to jest Call of Duty Warzone, klasycznie też, no i okolice 60 fps do około 75 fps przy natywnej rozdzielczości 2560x1600, no i oczywiście na najwyższych ustawieniach graficznych. Na sam koniec krótkie podsumowanie tego laptopa, przede wszystkim matryca, która tutaj robi robotę, ponieważ jest jedną z najlepszych matryc, jaką możemy spotkać, zwłaszcza w tym budżecie w laptopach gamingowych. Na kolejny plus według mnie zasługuje Lenovo Vantage, czyli oprogramowanie, które jest do laptopów Lenovo Legion 5 Pro oraz Legion 7, ponieważ w Lenovo Vantage właśnie jest możliwość wyłączenia trybu hybrydowego, czyli korzystamy w tym momencie tylko i wyłącznie z dedykowanej karty graficznej. Na dodatek Lenovo Vantage posiada na przykład ustawienia, na przykład wzmacniania dźwięku, ustawień pod mikrofon, ale także na przykład bezpiecznego Wi-Fi, co mnie też zaskoczyło swoją drogą, ale także na przykład też jest możliwość ustawienia makr na klawiaturze. Więc to oprogramowanie jest naprawdę rozbudowane, jest pomocne, ponieważ tam znajdziemy wszystkie najważniejsze funkcje. Na mały minus muszę wspomnieć to, że tutaj fajna byłaby opcja jednak podświetlenia pełnego RGB do tej klawiatury, ale na przykład to otrzymujemy już w Lenovo Legion 7. Tutaj jest klawiatura tylko na kolor niebieski podświetlana w dwóch trybach jasności. Natomiast przechodząc do największego minusu tego modelu laptopa, i właściwie to nie jest wina laptopa, tylko dostępności, jaka jest w ogóle Lenovo Legiona 5 Pro w wersji białej, ponieważ bardzo ciężko ten laptop zakupić gdziekolwiek w sklepie. Podobna sytuacja była przy omawianiu Lenovo Legiona 7, który też jest ciężko dostępny. Z Lenovo 5 Pro w wersji białej nie jest wcale lepiej. Mam nadzieję, że sytuacja z dostępnością tego laptopa w sklepach się poprawi, więc jeśli ktoś na przykład docelowo będzie chciał akurat kupić tą wersję tego laptopa w tej białej kolorystyce, to mam nadzieję, że właśnie w przyszłych tygodniach ta dostępność tego wariantu laptopa się poprawi. Ode mnie w tym materiale to już będzie wszystko, natomiast jeśli ktoś ma jakieś pytania odnośnie tego modelu laptopa, jeśli coś przeoczyłam, a chcecie coś szczególnego wiedzieć, to piszcie w komentarzu, ja postaram się odpowiedzieć. Zapraszam też przy okazji na moją stronę www.sandra-m.pl, no i do zobaczenia już w kolejnych materiałach.